działania naszego w tym obszarze akademickim, uczelnianym, to jest kwestia tego, że bardzo często postępowania dyscyplinarne zaczynają być wykorzystywane jako pewien instrument walki. Walki wyborczej wtedy, kiedy na uczelniach wybieramy swoje władze, metody walki o stanowiska, ale również niestety jako jedna z metod blokowania awansu naukowego. Kiedy metodą pomówień, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego hamujemy awanse czy wstrzymujemy tak naprawdę awanse naukowe na każdym poziomie. Niestety zarówno na poziomie doktoratów, habilitacji, jak i tego, do czego każdy z nas dąży, czyli awansu na stanowisko nauczyciela, profesora belwederskiego, profesora, tytułu naukowego. To również takim zjawiskiem, które zaczynamy zauważać, a które bardzo dobrze wpisuje się w konwencję dzisiejszego spotkania, to jest odpowiedzialność dyscyplinarna związana z głoszeniem poglądów, czyli z wolnością poglądów, a możliwością wykorzystywania instrumentu, jakim jest postępowanie dyscyplinarne, po to, żeby wchodzić w pewnego rodzaju polemikę, czyli spór pomiędzy osobą głoszącą określone poglądy, a wartościami, które ma chronić, chronią przepisy, ale na straży których tak naprawdę ma również stać w pewnej mierze postępowanie dyscyplinarne. I właśnie od tych kwestii, czyli kwestii związanych, jakie są granice wolności poglądów, a odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli akademickich, chciałabym rozpocząć tą dzisiejszą sesję poświęconą temu obszarowi i bardzo proszę, aby w pierwszej kolejności kilka słów na ten temat powiedział pan profesor Deszczyński, jak on to widzi i jakie powinny być te granice pomiędzy wolnością poglądów, głoszenia tych poglądów, a możliwością odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szanowni Państwo, ja jestem rzecznikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez ostatnie 3 kadencje i to, co Państwu przedstawię, to wynika z tych właśnie moich doświadczeń jako rzecznika. Otóż jeśli chodzi o kwestię wolności poglądów nauczycieli akademickich, to tutaj sprawy dyscyplinarne, które prowadziłem, związane były przede wszystkim z faktem, że nauczyciel akademicki częstokroć jest, i tak w naszym przypadku, w naszej uczelni to występuje, również politykiem. Czyli mamy tutaj to pewne występowanie jako nauczyciela akademickiego, a również polityka. I te sprawy, które przychodziły do uczelni, no to wynikało z oburzenia pewnych środowisk czy pewnych instytucji na wypowiedź naszego nauczyciela akademickiego i żądano konsekwencji wyciągnięcia dyscyplinarnych wobec takiej osoby. Rozpatrując te sprawy, przyjąłem takie oto rozróżnienie, że nauczyciel akademicki ma prawo do tego, żeby być politykiem, no bo przecież nie możemy zamykać kolejnej grupy społecznej, w dodatku bardzo istotnej w kontekście erozji demokracji, która się dokonuje, żeby oni nie mogli w tym życiu politycznym uczestniczyć. Jak wszyscy wiemy, ta walka polityczna, te wypowiedzi polityczne są coraz bardziej ostre. I otrzymując do rozpatrzenia tego rodzaju sprawę, to przede wszystkim przyjąłem taką zasadę, czy nasz nauczyciel akademicki wypowiada się tylko jako polityk i uważam, że jeżeli wypowiadał się jako polityk, zwłaszcza gdy jest funkcjonariuszem, to ma do tego prawo, czy też jakby dodatkowo dowartościowywał swoją osobę tym, że pracuje na naszej uczelni, że ma określony tytuł. I w tych przypadkach, które procedowałem, czegoś takiego nie było, czyli było wyraźne rozgraniczenie, że co innego robię na uczelni, a co innego robię w sferze politycznej. W związku z tym odmówiłem wszczęcia postępowania w związku z tymi wypowiedziami, ale to zostało zaskarżone przez tych, którzy właśnie zainicjowali do biura rektora pismo w tej sprawie wysłali. I później oczywiście po odwołaniu zajmowała się tym komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich w naszej uczelni. I także podzieliła mój pogląd, że jeżeli nauczyciel akademicki zachowuje się jako polityk i akcentuje to jako polityk, a nie posiłkuje się tym, że pracuje na uczelni, to wówczas ma prawo do takiej swobodnej wypowiedzi i do głoszenia tych poglądów, które
jego partia, jego ugrupowanie, czy często jako funkcjonariusz reprezentuje. To tyle, jeśli chciałbym o te kwestie, które dotychczas procedowałem z tego zakresu. Bardzo serdecznie dziękuję. No dobrze, a co wtedy, kiedy nauczyciel akademicki te swoje poglądy głosi nie jako funkcjonariusz publiczny, nie jako uczestnik życia publicznego, nie jako polityk, ale wyłącznie jako nauczyciel akademicki? No więc tutaj akurat szczęśliwie się na naszej uczelni dzieje, że jest duża tolerancja i tutaj mamy i od lewa do prawa różnych przedstawicieli i jak dotychczas wzajemnie się szanowaliśmy, jeżeli nie podzielamy tych poglądów, no rozumiemy, że ktoś może te poglądy głosić i w zasadzie osobiście ja uważam, że dobrze jest wysłuchać strony, która reprezentuje zupełnie inne poglądy niż moje, po to, żeby zastanowić się nad tym, czy może ten akurat ma rację, albo też jakby spojrzeć z jego punktu widzenia. Mi się wydaje, że takie podejście bardzo mocno wówczas wzbogaca to spojrzenie na świat, jest takim pełnowymiarowym, wielowymiarowym, więc to jest kwestia zachowania z jednej strony tej wolności akademickiej wypowiedzi, a z drugiej poszanowania poglądów drugiej osoby. Musimy też pamiętać, że przecież te poglądy ciągle ewoluują. My żyjemy w niezwykle dynamicznym świecie i to, co kiedyś było właściwie dwie dekady temu zupełnie niedopuszczalne, to dzisiaj jest pewną normą, więc to jest coś, z czym, w co powinniśmy tutaj mocno respektować i uwzględniać i mnie się wydaje, że właśnie wolność akademickiej wypowiedzi na tym pogląda, żeby na tym przede wszystkim tutaj się zasadza, żeby szanować drugiego człowieka jego poglądy, niezależnie od tego, czy się z tymi poglądami utożsamiamy, czy nie. Bardzo serdecznie dziękuję. To zagadnienie, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, dość mocno koresponduje z normami prawnymi, które powodują to, że w ogóle możemy mówić o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego. Normami, które zaczynają budzić coraz więcej emocji zarówno w środowisku nauczycieli akademickich, jak i tych osób, które czują się w jakiś sposób pokrzywdzone zachowaniami naszych koleżanek i kolegów. Jak wiemy, możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest związana z aktem władczym rektora. To rektor decyduje, czy po zgłoszeniu problemu, po zgłoszeniu zawiadomienia, które jest takim odpowiednikiem zawiadomienia o przestępstwie, ponieważ my ciągle zapominamy o jednej rzeczy, że postępowania dyscyplinarne są postępowaniami parasądowymi, że postępowania dyscyplinarne są uregulowane zarówno w ustawie naszej Konstytucji 2.0, jak i w aktach wykonawczych do niej, ale również posiłkowo stosujemy przepisy kodeksu postępowania karnego. To jest bardzo mocno zbliżone do procedury karnej postępowanie, chociaż nie mieści się ani w pojęciu procedury karnej, ani tak naprawdę w pojęciu procedury administracyjnej. Niemniej jednak postępowanie dyscyplinarne rozpoczyna się od decyzji rektorskiej, czy je wszcząć, czy je nie. Rektor może wszcząć, rektor może odmówić wszczęcia. Rektor może wszcząć, bo z jakichś powodów bardzo będzie mu zależało na tym, żeby postępowanie wobec takiego nauczyciela się toczyło, ale również może odmówić, nie chcąc wszczynać postępowania ze sobie znanych powodów. Jest to jeden z takich elementów, który jest dość mocno krytykowany, szczególnie wtedy, kiedy odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego jest traktowana jako próba ochrony tego nauczyciela przed konsekwencjami jego niegodnych, naruszających pewne zasady zachowań. I w związku z tym taką następną kwestią, którą chciałabym poruszyć, to jest właśnie to, czy postępowania wyjaśniające zawsze i w każdym przypadku powinny być uzależnione od zgody rektora i jak tak naprawdę te przepisy, które dzisiaj nas obowiązują, pomagają czy też przeszkadzają w sprawnym prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które w gruncie rzeczy jest takim odpowiednikiem postępowania przygotowawczego, jeżeli mówimy o procedurze karnej, którą stosujemy posiłkowo w postępowaniach dyscyplinarnych. Szanowni Państwo paneliści. Może ja w takim razie, dzień dobry Państwu. Ja chciałabym podkreślić właśnie
ten związek z postępowaniem karnym i przypomnieć to, co zostało powiedziane, że nie tylko te dwa akty podstawowe związane ze szkolnictwem wyższym, czyli ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ale także to odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania karnego ma tutaj duże znaczenie. Ja jako specjalistka przede wszystkim zawodowo z zakresu postępowania karnego właśnie widzę ten ogromny problem, jaki tutaj pojawia się, także w praktyce, którą obserwuję już od wielu lat jako osoba, która orzeka, a od 1 stycznia także mam honor być przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc też mam wgląd w pewne kwestie. I tutaj rzeczywiście dostrzegam problem z tego względu, że odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego, do którego pozwala nam artykuł 300, nawet wręcz wskazuje artykuł 305 ustawy, nawet sama formuła tego przepisu jest taka, że do postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Także tutaj nawet samo sformułowanie tego przepisu nie odnosi się wyłącznie do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego do postępowań dyscyplinarnych, które jak wiemy dopiero toczą się przed komisją. Natomiast wcześniej mamy te postępowania wyjaśniające, a właściwie wchodząc jeszcze głębiej w treść ustawy, w taki etap decydowania o tym, czy w ogóle postępowanie wyjaśniające będzie wszczęte, czy też nie. Ja od lat obserwuję też to orzecznictwo dyscyplinarne, nie tylko na gruncie ustawy o szkolnictwie wyższym, czy w ogóle tego środowiska. Jestem także radcą prawnym, w związku z tym też obserwuję nasze zawodowe tutaj zmagania na tym obszarze, jeśli chodzi o radców prawnych. I wydaje mi się, że tak ewoluujemy od takiego założenia, wydaje mi się jeszcze sprzed wielu lat, że orzecznictwo dyscyplinarne, czy te komisje dyscyplinarne, czy sądy dyscyplinarne, są to gremia, które mają środowiskowo przypilnować przede wszystkim, żebyśmy jako członkowie danego środowiska, w tym wypadku nauczycieli akademickich, czy w ogóle akademickiego środowiska, zachowywali pewne standardy postępowania. Tu ustawodawca wprost nam mówi o odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego, a więc jakimś normom, które są gdzieś spisane, które stanowią pewien zakres unormowanych działań pożądanych bądź zakazanych, ale również godności zawodu nauczyciela. I to jest ta sfera, o której oczywiście, która nie jest zamknięta, która jest otwarta, w której można wiele spraw ukryć, no, także zmienić etykietę, nawiązując do tego, o czym mówiła pani profesor Łętowska, nadając nieco inne znaczenie temu, co rzeczywiście kryje się pod pewnymi określeniami. Także wracając jakby tutaj do tego głównego wątku, w momencie, kiedy mamy taki nakaz stosowania odpowiedniego kodeksu postępowania karnego, więc kodeksu, który dotyczy przestępstw, czyli czynów poważnych, zagrożonych odpowiedzialnością karną, no siłą rzeczy powodujemy, że odchodzimy od takiego miękkiej oceny tego, czy ktoś w tym środowisku naszym jest osobą właściwie zachowującą się, czy też nie. Wchodzi tutaj w grę już relacja zupełnie innego typu, a więc pewne też reżimy, pewne zasady, które muszą uwzględniać zarówno stronę, która wnosi, nazwijmy to, oskarżenie, a więc stawia zarzut popełnienia deliktu dyscyplinarnego, ale także trzeba uwzględnić właśnie ze względu na ten parakarny czy parasądowy charakter tego postępowania prawa osoby, której ten zarzut jest stawiany. Zwróćmy przecież uwagę na to, jak łatwo postawić jest czasami zarzut. Tutaj pani profesor powiedziała o tym, że często i niestety ostatnio to się zdarza, postępowania dyscyplinarne, i to jest nasza obawa, myślę, na przyszłość, mogą być wykorzystywane, czy są już wykorzystywane w walce o stanowiska, w walce o stopnie, czy też jako instrument, który ma być wykorzystany przeciwko konkretnym osobom. No to są bardzo negatywne zachowania, ale one niestety występują i tutaj naszą rolą jest, żeby środowisko, myślę, zwrócenie uwagi na to, żeby w takich sytuacjach nie były wykorzystywane te przepisy, tak jak mówię, zwłaszcza w sytuacji, w której nie jest to wyłącznie oczyszczanie środowiska, ponieważ patrzymy na określone zachowania osoby jako godne czy niegodne, ale również patrzymy na to, także świadczy o tym wysokość kar, jakie grożą za
naruszenie tych za delikty dyscyplinarne, za udowodnione takie postępowania, ale również na to, że nie, wchodzi tutaj w grę taki reżim postępowania, który odbywa się według określonych reguł. I tutaj reguł niestety takich, jakie stosowane są w przypadku przestępców, więc bardzo poważne. No, wracając jeszcze do tego odpowiedniego stosowania, Państwo zapewne wiedzą, jeśli nie, to tylko przypomnę, że to pojęcie samo odpowiedniego stosowania, ono było na gruncie doktryny procesu karnego dość jasno już określone, wypowiadał się także Sąd Najwyższy niegdyś w tej sprawie i przyjmujemy, że takie odpowiednie stosowanie ma miejsce zarówno wtedy, kiedy stosujemy dany przepis wprost, a więc orzekający organ sięga do kodeksu postępowania karnego i poszukuje przepisu, który odpowiada mu, może wprost zastosować w tym postępowaniu dyscyplinarnym, ale także szuka takich przepisów, które może zastosować odpowiednio, to znaczy odpowiednio je zmodyfikować do sytuacji, w której orzeka, jak również odpowiednim stosowaniem będzie odmowa w ogóle zastosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. To nam daje taki obraz wielu możliwości, w których gubią się także prawnicy. Są członkami komisji dyscyplinarnych także prawnicy, nie będą karnikami. I oni także mają problem, bo jeśli są specjalistami z zakresu postępowania cywilnego, tam posługujemy się nieco innym instrumentarium. W związku z tym to nawet dla prawnika może stanowić problem, takie odpowiednie stosowanie. A w sytuacji, w której mamy do czynienia z nieprawnikami w komisjach, czy jako rzecznikami, ten problem się nasila, dlatego że albo są niedobrze stosowane przepisy, albo czasami te, które powinny być może zastosowane, nie są stosowane. Więc konkluzja jest taka, że nie wiem, czy właściwe jest pozostawienie takiej regulacji, jaką mamy obecnie, w takim kształcie, w tym sensie, żeby, czy nie pójść jednak troszkę dalej. Ja zazwyczaj jestem przeciwna do regulowywaniu, chciałabym pozostawić pewną przestrzeń na wykładnię, ze względu na różnorodność sytuacji, na to, że ustawodawca zazwyczaj nie jest w stanie przemyśleć, wymyśleć i zaproponować kompletnego rozwiązania, ponieważ życie toczy się swoją drogą i zazwyczaj wymyśla takie sytuacje, które nie pokrywają się wprost. Trzeba to prawo dostosować, to jest jednak konieczne. Natomiast tutaj nie wiem, czy nie powinniśmy przyjrzeć się tym regulacjom, które mamy w tej chwili i uregulować je bardziej kompleksowo, pozostawiając tylko pewne sfery dla odpowiedniego stosowania przepisów KPK. To może tyle, żeby już nie zabierać czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widać głos fachowy, jak tak naprawdę połączyć taki trochę ogień z wodą, czyli dwie sytuacje, w których musimy próbować komfortowo wyjść, czyli zarówno chroniąc prawa osoby, której gdzieś jakieś uprawnienia, nawet niekiedy odczucia zostały narażone na pewien szwank, a również odpowiedzialności osoby, która te zasady narusza. I myślę, że bardzo płynnie możemy przejść do trzeciego problemu, problemu dość istotnego z punktu widzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, a mianowicie spojrzenia okiem osoby, która nie jest prawnikiem na to postępowanie i uregulowania zarówno właśnie w ustawie, w aktach wykonawczych do ustawy, jak stosować to prawo, czy to prawo dzisiaj, nazwijmy je umownie, prawem o postępowaniach dyscyplinarnych, jest jasne, przejrzyste, czy ta jasność, czy niejasność procedur wpływa na sytuację zarówno obwinionego, jak i tego, który jest pokrzywdzony w postępowaniu, w sytuacji takiej, kiedy stosuje się te przepisy w uczelniach, gdzie, powiem tak dość kolokwialnie, nie ma wspomagania prawniczego. No, musimy mieć świadomość tego, że w większości uczelni polskich nie ma wydziałów prawa, czyli nie ma tych, powiedzmy, fachowców, prawników, nawet jeżeli nie są specjalistami w obszarze procedury karnej, ale ich wiedza prawnicza no, pozwala w miarę taką, powiedziałabym, suchą nogą przejść przez skomplikowaną procedurę dyscyplinarną. Natomiast jak wynika to w sytuacji, kiedy z tymi przepisami, ja pozwolę sobie je pod koniec naszego panelu ze swojej perspektywy ocenić, radzą sobie ci, którzy muszą opierać się wyłącznie na tej literze prawa, nie zawsze, powiedziałabym, takiej prostej, czasami troszkę koślawej i w ten sposób chciałabym wywołać do udziału w naszej dyskusji naszego kolejnego panelistę, pana profesora Rozbickiego. Panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Chciałbym powiedzieć kilka zdań o pracy i doświadczeniach Komisji Dyscyplinarnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Jeśli Państwo pozwolicie, to rozpocznę od statystyki, tak jak Pani Przewodnicząca rozpoczęła. Mianowicie kadencja 2012-2016 były to dwa orzeczenia, które wydała komisja i jedno postanowienie. Kadencja 2016-20 to jest pięć orzeczeń i pięć postanowień. I powiem od razu, że bardzo trudnych często. Za chwilę powiem z jakiego powodu. Jeśli chodzi o typologię tych spraw, to były to dwa orzeczenia dotyczące plagiatu, dwa dotyczące praw autorskich, następnie jedno nieuprawnionego złożenia podpisu za inną osobę, nieprawidłowego rozliczenia godzin dydaktycznych, dwa orzeczenia, zaniedbywania obowiązków nauczyciela akademickiego, jedno, naruszenia zasad podległości służbowej i regulaminu porządkowego, jedno, i wyrażenia nieobiektywnej opinii o produktach firmy podczas wykładu i w publikacji. To było postanowienie również jedno. Chcę dodać, że dwie sprawy wśród tych wymienionych przeze mnie miały wyraźny podtekst konfliktu personalnego, ostrego konfliktu personalnego i dlatego znalazły się u rzecznika dyscyplinarnego i później w komisji dyscyplinarnej. W okresie naszego działania, a jestem przewodniczącym trzy kadencje, teraz chyba rozpoczynam czwartą kadencję nawet, skierowaliśmy jedną sprawę do Komisji Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Przepraszam bardzo. Do Komisji Nauki Polskiej Akademii Nauk i to była rzecz, która dotyczyła prawa autorskiego. W tym okresie jedno z orzeczeń zostało uchylone przez Komisję Dyscyplinarną przy Radzie Głównej i dostaliśmy również decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania. Przechodzę do zadanego pytania o problemy czy też jasności i niejasności w samej procedurze postępowania. Więc kiedy patrzymy na ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie o odpowiedzialności dyscyplinarnej, to wydaje mi się, takie jest moje odczucie sekretarza naszej komisji, jak również członków tej komisji, że to, co jest zapisane dość klarownie i nawet dla nas laików w miarę zrozumiane, a więc jest to zapis systematyczny i myślę opisuje dobrze postępowanie. W każdym razie zapisy te nigdy nie były powodem pomyłek czy też problemów w orzekaniu przez składy orzekające. Z pozytywnych aspektów tych nowych regulacji, które weszły w roku 2018, chciałbym tutaj podać mediację na etapie postępowania w komisji. Chciałbym również zwrócić uwagę na pozostawienie w uczelnianych komisjach dyscyplinarnych tylko postępowań zagrożonych niższymi karami. Więc mam na myśli tutaj artykuł 279, a wcześniej 276, ustęp pierwszy i te punkty 1, 2, 3, a więc upomnienie nagana i nagana z obniżeniem wynagrodzenia. Myślę, że to dobra decyzja z tego powodu, że orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w uczelniach mogą być bardziej porównywalne dzięki temu, szczególnie kiedy bierzemy właśnie pod uwagę uczelnie, które nie prowadzą wydziałów prawa i nie mają prawników, którzy mogliby uczestniczyć w posiedzeniach, w składach orzekających. Jeśli chodzi o problemy, to właśnie brak prawnika. Tutaj moja przedmówczyni mówiła o karnistach, że niedobrze, jeśli brakuje karnistów, to proszę wyobrazić sobie sytuację taką, kiedy przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej jest leśnik, inżynier środowiska, profesor od technologii żywności, a na posiedzenie komisji przychodzi adwokat lub radca prawny, który reprezentuje obwinionego i proszę sobie wyobrazić dyskusję prawną i presję, jakiej jest poddany przewodniczący i właściwie trudną często sytuację, w której może być bezradny względem profesjonalnych, zgodnych z prawem zachowań
adwokata czy też radcy prawnego. To jest dla nas największy problem i podnoszę go między innymi dlatego, że w tych poprzednich kadencjach właściwie nie mieliśmy do czynienia z obecnością obrońców. Na rozprawy przychodzili najczęściej obwinieni. Obrońcą był jeden z nauczycieli akademickich lub w tych postępowaniach, a raczej w samej rozprawie brał udział ewentualnie przedstawiciel związku zawodowego. I no, było to w miarę proste. Oczywiście nie wykluczam popełniania błędów przez komisję ze względu na nieznajomość chociażby kodeksu karnego, ale te postępowania były w miarę łagodne i nie tworzyły takich konfliktowych, trudnych sytuacji. Natomiast w obecnej kadencji, czy właśnie kadencji, która minęła 2016-2020, mamy do czynienia z sytuacją, że właściwie każde postępowanie to jest kontakt z obrońcą. Stykamy się z tym, że obwiniony w ogóle nie pojawia się na rozprawach, przychodzi za niego, czyli reprezentuje go obrońca. I to jest sytuacja dla nas no, bardzo trudna. To skutkuje wieloma wnioskami formalnymi, wykorzystywaniem całej wiedzy prawnej do tego, żeby opóźnić postępowanie, żeby utrudnić postępowanie. I jest to, no, niestety muszę powiedzieć, ze strony adwokatów czy radców prawnych skuteczne. I skład orzekający często jest w bardzo trudnej sytuacji. My oczywiście w SGGW korzystamy ze wsparcia kancelarii prawnej, która nam doradza i która wspiera nas w przygotowywaniu stanowisk, postanowień, ale to nie jest do końca skuteczne i efektywne z tego powodu, że sytuacja podczas posiedzenia dzieje się na bieżąco i tutaj ten brak wsparcia prawnego jest niezwykle dotkliwy i odczuwalny. Pozwoliłem sobie zerknąć do ustawy i spojrzeć, jak to jest uregulowane w ustawie, więc widzę jedynie w artykule 291 ustęp 2 zapis, że Komisja Dyscyplinarna przy ministrze musi składać się z co najmniej jednego członka posiadającego stopień doktora nauk prawnych. W związku z tym to jest tylko ten zapis i drugi zapis, który mówi o tym, artykuł 293 ustęp 5 ustawy, który mówi o tym, że rozprawa jest jawna tylko dla pracowników danej uczelni. Ale oczywiście ta jawność związana jest z tym, że pracownicy uczelni mają możliwość, jak rozumiem, udziału w rozprawie jako widzowie, natomiast nie są stroną w żadnym przypadku. W związku z tym taka sytuacja, brak prawnika, brak karnisty w składzie orzekającym, to jest duże zagrożenie popełniania błędów i wydawania niesprawiedliwych orzeczeń. W związku z tym no, wydaje mi się, że tutaj z tym koniecznie trzeba coś zrobić, bo sytuacja uległa zmianie. Przepraszam, ja to mam możliwość śledzenia historycznie, więc wcześniej nie stanowiło to problemu, obecnie stanowi to absolutnie podstawowy problem. Druga sprawa, jako postulat, kończąc, chcę powiedzieć, że wystąpiliśmy do magnificencji rektora z prośbą o ubezpieczenie członków komisji, jak również rzecznika dyscyplinarnego od odpowiedzialności cywilnej. Z tego powodu, że zetknęliśmy się już z sytuacją dochodzenia odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami obrony. Więc mam nadzieję, że będzie to możliwe, chociaż obecnie nie ma na rynku takiego produktu jak ubezpieczenie członka komisji dyscyplinarnej czy rzecznika dyscyplinarnego, ale jest taki produkt jak ubezpieczenie na przykład adwokata czy notariusza. To może ja na razie tyle ze swej strony. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Wywołał pan taki temat, który akurat mnie jest bardzo bliski, bo o ubezpieczenie członków komisji dyscyplinarnych na wszystkich szczeblach, czyli zarówno uczelnianych, jak i przy Radzie Głównej, powiem uczciwie, walczyłam przez wiele lat i trochę mam poczucie takiej porażki, ponieważ to nie jest jedyna sytuacja, jaka dotyka państwa uczelnie. Czyli zwrot kosztów poniesionych przez uczestnika postępowania w związku z reprezentowaniem go przez profesjonalnego prawnika, ale mamy również taką sytuację, w której jeden z sądów, Sąd Okręgowy w Częstochowie, orzekł, że w związku z błędami popełnionymi na etapie prowadzonego postępowania uczestniczka tego postępowania obwiniona poniosła określoną szkodę i zarządził i odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, którą solidarnie mieli zapłacić członkowie komisji. To było jedno z najbardziej niebezpiecznych dla postępowania dyscyplinarnego orzeczeń, bowiem sąd dostrzegł dwie kwestie. Po pierwsze, komisje dyscyplinarne nie są organem uczelni. I nadal nie są organem uczelni, chociaż na etapie prac nad obecną ustawą wnosiłam o to, że tak jak organem uczelni jest rektor, tak my nie możemy być tworem zawieszonym w próżni. Ponieważ sąd uznał, skądinąd słusznie, że komisja dyscyplinarna nie jest wymieniana wśród organów uczelni, a zatem nie ma odpowiedzialności Skarbu Państwa i uczelni za działanie tego tworu, bo nie organu, to osoby zasiadające w komisjach dyscyplinarnych ponoszą odpowiedzialność cywilną za wydane orzeczenia. Tam wprost było wręcz określone, że my właściwie czynimy tę sprawiedliwość na własny rachunek i na własne konto i z własnym ryzykiem. To wszystko powoduje, że no nikt, kto myśli racjonalnie i naprawdę chce pracować na rzecz uczelni i naszego środowiska, no nie bardzo miał ochotę decydować się na pracę w komisji, która była obciążona ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności finansowej za działania, których jednak no nie wykonujemy prywatnie, tylko wykonujemy jako członkowie tego organu, chociaż nie w rozumieniu ustawowym. I w związku z tym bardzo zależało mi na tym, żeby ta odpowiedzialność, jeżeli w ogóle pojawia się, no była jednak związana ściśle z ustawą i z możliwością ubezpieczenia. Z Ministerstwa Nauki, kiedy kończąc swoją kadencję jako przewodnicząca poprzedniej Rady Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie, otrzymałam informację, że to ubezpieczenie byłoby możliwe, ponieważ jest na rynku taki ubezpieczyciel, który taką ofertę przygotował, ale nie ma możliwości z uwagi na dyscyplinę budżetową i naruszenie tej dyscypliny budżetowej, żeby resort nauki płacił za ubezpieczenie członkom komisji dyscyplinarnej, natomiast w ogóle umywano ręce od możliwości ubezpieczenia członków komisji i rzeczników dyscyplinarnych w uczelniach. I myślę, że to jest dość istotny, to jest bardzo istotny problem, który powinien być rozwiązany, no określę taki, użyję słowa może mało popularnego, ale w sposób systemowy. Jeżeli decydujemy się na to, żeby być rzecznikami, być członkami komisji dyscyplinarnej, powinniśmy mieć tą podstawową gwarancję i tego, że nie ponosimy z prywatnego majątku odpowiedzialności za coś, co wykonujemy, a co nie jest naszą prywatną sprawą, tylko jednak sprawą uczelni i narzuconą również przez przepisy ustawowe, a z drugiej strony my musimy pamiętać, że wydając orzeczenia działamy, to co już mówiłam, jako organ paraprocesowy, czyli powinniśmy być i niezależni, i niezawiśli w tym, co robimy. I oczywiście ten udział prawnika w pewien sposób w postępowaniach chroni nas przed ewentualnym popełnianiem błędów, no ale też musimy pamiętać, że jeżeli możemy, a przecież to mamy między innymi w arsenale kar, pozbawiać nasze koleżanki i kolegów prawa do wykonywania zawodu, to my musimy też patrzeć na postępowania dyscyplinarne trochę z innej perspektywy, że to nie jest takie klaśnięcie na zasadzie źle się zachowujesz, więc tu masz pewne ostrzeżenie, ale możemy w bardzo istotny sposób wpływać na losy. Losy tej osoby, która jest obwiniona i losy tej osoby, która jest w jakiś sposób pokrzywdzona zachowaniem. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy ponownie wrócili po raz kolejny do tego, żeby jednak członkowie komisji dyscyplinarnych i również rzecznicy byli objęci ubezpieczeniem,
a również jeżeli doszłoby do nowelizacji ustawy, pomyśleli o tym, żeby ten status komisji dyscyplinarnej był w jednoznaczny sposób określony, żeby nie mówiono o nas, że jesteśmy grupą koleżanek, kolegów, którzy parafrazując przy kawie i ciasteczkach wymierzają sprawiedliwość w środowisku nauczycieli akademickich. I to jest niewątpliwie bardzo cenny głos, pokazujący to, że ten problem jest, on narasta i ja w pełni rozumiem to, co pan profesor mówi odnośnie coraz bardziej agresywnego sposobu prowadzenia między innymi postępowań i wyjaśniających i tych przed komisją dyscyplinarną, bo to, co kiedy byłam po raz pierwszy przewodniczącą komisji przy Radzie w tym okresie 2009-2012, tak naprawdę udział adwokata w tym postępowaniach był śladowy. Nie było takiej potrzeby. Nikt jakby nie uważał, że trzeba się aż tak bardzo mocno wspierać tą wiedzą fachową. Natomiast to drugie 4 lata o 17-20 pokazało, że właściwie w większości postępowań zaczynamy mieć udział wręcz z wyspecjalizowanymi w tym obszarze kancelariami prawnymi, które zaczynają dominować, jeżeli chodzi właśnie o tą możliwość uczestniczenia w postępowaniach dyscyplinarnych. I zderzamy się z dwoma sytuacjami, że z jednej strony mamy bardzo dobrze przygotowanego, fachowego obrońcę, który występuje jako pełnomocnik obwinionego, a z drugiej strony mamy pozostawionych sobie członków komisji dyscyplinarnej bez wsparcia prawniczego, którzy muszą sobie radzić z tym problemem właśnie chociażby składania wniosków dowodowych, zaznaczania ewentualnych błędów w procedurze, które trudno jest skorygować, jeżeli robią to ludzie nie mający na co dzień nic wspólnego z prawem albo niewiele wspólnego, a fachowo zajmujący się zupełnie czymś innym. I to jest na pewno taki problem, który jest jakby zauważalny, kiedy mówimy o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli na każdym etapie i na etapie prowadzonego postępowania wyjaśniającego i na etapie postępowania przed komisją dyscyplinarną. I w związku z tym takie pytanie ogólne do wszystkich uczestników, naszych panelistów, do pani profesor, do obu panów profesorów, czy jakby widzicie potrzebę zmian przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej, takich, które dla państwa byłyby pomocą, żeby w tej praktyce etapu i wyjaśniającego i orzeczniczego wspomagałyby uczelnie i czyniły to postępowanie, powiedziałabym, bardziej efektywnym i bardziej bezpiecznym dla wszystkich jego uczestników. Ja już zaczęłam trochę o tym mówić wcześniej, nie skończyłam tego wątku, ponieważ jak wspomniałam, wydawało mi się niegdyś na początku mojej przygody z postępowaniem dyscyplinarnym, że nie ma tu konieczności takiego ścisłego regulowania, ponieważ wiele kwestii jesteśmy w stanie załatwić w cudzysłowie w takim swoim środowisku, niekoniecznie znając dokładnie wszystkie przepisy. Dziś jestem zupełnie innego zdania, choćby dlatego, że rzeczywiście ten proces, czy to postępowanie przed komisjami, zwłaszcza wtedy, kiedy uczestniczy, a niemal jest to regułą, profesjonalny pełnomocnik czy obrońca, to staje się właściwie postępowaniem, w którym uprzywilejowanej sytuacji w większości jest osoba, przeciwko której to postępowanie się toczy, obwiniony. I tutaj mamy sytuację taką, gdzie oczywiście wszelkie prawa są niezbędne, żeby on to prawo do obrony miał, ale to przekracza możliwości, czy właściwie dobrą miarę, choćby z tego względu, że fachowi pełnomocnicy czy obrońca, wprost mówiąc, może być to i radca prawny, i adwokat, oni czasami wręcz, powiem w cudzysłowie, hodują pewne błędy proceduralne aż do zakończenia postępowania, żeby można było, jeśli nie da się merytorycznie, to choćby na gruncie tych błędów proceduralnych, które dostrzegą od początku w postępowaniu przed komisją, móc na tej podstawie zbudować środek odwoławczy. To jest bardzo również istotne i jakby wracając do pytania, wydaje mi się, że jednak być może właściwe byłoby dokładne doprecyzowanie takiego postępowania, jeśli chodzi o te kwestie procesowe, tak żeby nie trzeba było korzystać z przepisów odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego, dlatego że no, pamiętam akurat wyraźnie, to przychodzi mi na myśl taka sprawa, w której trzeba było uchylić orzeczenie, dlatego że komisja dyscyplinarna, w której uczestniczyli nie prawnicy, w tym także był to student. Postępowanie było akurat dość długie, w związku z tym byli zmęczeni. Jedni wychodzili, drudzy pozostawali na sali, przesłuchiwali w tym czasie świadków w niekompletnym składzie. A zatem absolutnie podstawowe reguły
procesowe zostały złamane, a więc zasada i bezpośredniości i ciągłości składu orzekającego, no tutaj to były podstawy, więc każde orzeczenie, jakie by nie zapadło, najbardziej nawet sprawiedliwe, musiałoby być uchylone z tego powodu, że cały skład orzekający nie był przez całe postępowanie obecny na sali. Także to są takie sprawy, co do których być może nawet koledzy, którzy orzekają, nie zdają sobie sprawy z tego, po prostu prowadzą postępowanie, że tam trzeba byłoby również zajrzeć do kodeksu postępowania karnego i zastosować pewne regulacje właśnie wprost akurat w tym wypadku. Także mnie się wydaje, że tak jak mówię, jestem zazwyczaj dość odległa od tego, żeby doregulowywać pewne kwestie. Tak, wydaje mi się, że tutaj skoro tak wielu nieprawników i dobrze, bo przecież nie wszędzie muszą być prawnicy, ale jeżeli oni mają podejmować taki trud rozstrzygania o kwestiach bardzo ważnych dla osób, które stają przed taką komisją, mieć możliwość nałożenia bardzo surowej kary, to niezależnie od możliwości kwestionowania tego instancyjnie, dobrze byłoby dać taki instrument, który pozwoliłby na poruszanie się w obrębie no, zamkniętym, jeśli chodzi o kwestie normatywne, to znaczy konkretne regulacje, które każdy sprawdzi, przeczyta, będzie umiał zastosować, tak jak pan przedmówca powiedział, że radzicie sobie państwo i świetnie. No, dobrze, bardzo dziękuję. Może jeszcze pan profesor Deszczyński, bo miałam takie wrażenie, że chciał zabrać głos i... Tak, to znaczy ja tu na ten temat króciutko, bo chciałbym też odpowiedzieć na pytania, które się tam pojawiły, bo w końcu ponad 100 osób jest, więc chciałbym też dowartościować te osoby. A mianowicie jeśli chodzi o kwestie nowych regulacji, ja chcę przypomnieć starą zasadę prawną bona fides. My możemy regulacje nie wiadomo jakie tworzyć, a jeżeli ta zasada bona fides nie będzie przestrzegana, jeżeli nie będzie podejścia takiego uczestników sporu, to wówczas trudno jakiekolwiek będzie problemy i tak pozytywnie rozwiązać. Więc jak ja słuchałem tutaj Państwa, to muszę powiedzieć, że mimo jestem 3 kadencje tym rzecznikiem, to jestem w komfortowej sytuacji, bo akurat do tak drastycznych historii nie dochodziły. Nie wiem, czy to jest kwestia specyfiki naszej uczelni, bo tu chcę powiedzieć, że bo to są też pytania z historii dotyczące jeszcze stanu wojennego i tak dalej, że myśmy mieli na naszej uczelni rektora niepartyjnego w czasach Gierkowskich, co było absolutnym elementem, jedyny rektor Ryszard Domański, a z kolei profesor Piasny, który został później wybrany w schyłkowym czasie Gierka, również został zaakceptowany przez Solidarność, a później przez reżim Jaruzelskiego, więc być może jest to specyfika uczelni, że potrafimy jakoś tak bezkonfliktowo, nawet w bardzo trudnych warunkach funkcjonować. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie będzie tej takiej dobrej woli, to obojętnie jakie regulacje byśmy wprowadzali, to nic to nam nie da. Pani profesor Łętowska mówiła, co z tego, że mamy konstytucję, jeżeli konstytucje, zasady konstytucyjne nie są przestrzegane. Więc ja bym stawiał głównie na to, aby uświadamiać społeczność akademicką, że rzecznik dyscyplinacji, komisja dyscyplinarna nie jest po to, żeby kogoś karać, ja tak głównie działam, tylko po to, żeby rozwiązywać te problemy, które się tam pojawiają. Chciałbym przejść może do odpowiedzi pana, odpowiadając panu Wojciechowi Jarczykowi. Mianowicie ja tylko przedstawiłem pewną zasadę ogólną, jeśli chodzi o rozwiązywanie tych kwestii związanych z wolnością wypowiedzi. Natomiast oczywiście zgadzam się w pełni, że każda sprawa jest indywidualna i tu nie ma nic czarno-białego, są różne szarości, do tego trzeba podchodzić zdecydowanie indywidualnie. I równocześnie chcę zaznaczyć, że to na przykład, że ja odmówiłem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie nauczyciela akademickiego, to nie oznacza, że strona nie może dochodzić tego w sądzie, jeśli chodzi o naruszenie różnego rodzaju praw. Więc to są jakby dwie odrębne kwestie. Było też pytanie dotyczące zdalnego procedowania. To jest oczywiście ogromne wyzwanie dla rzeczników i ja starałem się, żeby jednak w warunkach, kiedy to nie było możliwe, odroczyć po to, żeby jednak spotkać się tête à tête, bo to jest jakby inna sytuacja, inne możliwości, które się stwarzają, jeżeli bezpośrednio rozmawiamy. Ta rozmowa to jest coś takiego, co umożliwia rozbrojenie tego pola minowego. To są czasami potężne emocje, a w momencie, kiedy ta rozmowa się dokonuje, chcę Państwu powiedzieć, że czasami ona trwa kilka godzin. Ja tylko słucham, a ta osoba, którą zaprosiłem, po prostu się wypowiada, ale to jest klucz chyba, tak mi się wydaje, do rozwiązania problemu, żeby ona mogła się powiedzieć. Więc w przypadku zdalnej to nie byłoby to możliwe.
tego bezpośredniego kontaktu rozmowa online absolutnie nie zastąpi. To tyle, jeśli chodzi o tą część tutaj mojego udziału w dyskusji. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Może ja spróbuję ustosunkować się do tych pytań i tych problemów, które się pojawiły. Jeśli chodzi tak kolejno o kwestie związane z możliwością utworzenia katalogu zachowań, w przypadku których z urzędu wszczynalibyśmy postępowanie, moim zdaniem taki katalog jest po prostu niemożliwy, bo jesteśmy tak bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o naruszenie norm i zasad, że trudno byłoby spisać wszystkie takie zachowania, które by automatycznie powodowały wszczęcie postępowania. Poza tym no, weszlibyśmy moim zdaniem w nadmierną kazuistykę, więc nie jest to do końca dobry pomysł. Bardzo gratuluję Politechnice Śląskiej, że tam komisja dyscyplinarna jest ubezpieczona, to znaczy można znaleźć sytuację, rozwiązanie sytuacji, jeżeli ma się odrobinę dobrej woli. No niestety muszę powiedzieć, że tej dobrej woli zdecydowanie brakowało, jak do tej pory, jeśli chodzi o Ministerstwo Nauki, przy którym to jest usytuowana komisja dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jak odbieramy, czy jak się ta komisja dyscyplinarna znajduje w tej nowej rzeczywistości, to ja bym chciała powiedzieć o dwóch rzeczach. Tutaj pan profesor mówił o tym, że dobrą sytuacją jest ta, w której duża część postępowań, szczególnie tych zagrożonych najwyższą możliwą karą, jest przekazana do komisji pierwszoinstancyjnej jako komisji przy Radzie Głównej. Ja pozwolę sobie tutaj na trochę odmienne stanowisko, odmienne zdanie, ponieważ nowe przepisy spowodowały to, że rzecznicy dyscyplinarni nie są już zobligowani do prowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Mogą tak naprawdę ograniczyć się do przesłuchania obwinionego, tym samym przekładając obowiązek prowadzenia pełnego postępowania dyscyplinarnego na komisję przy Radzie. Nie jesteśmy może obszarowo bardzo dużym krajem, ale te podróże, które ja tak trochę złośliwie nazywam turystyką dyscyplinarną, to są podróże z każdej uczelni, z każdego zakątka, czyli od Przemyśla do Szczecina, do Warszawy w składzie 5-, 6-, 7-osobowym po to, żeby przeprowadzić w jednym miejscu postępowanie dyscyplinarne. I wystarczy, że któryś z uczestników tego postępowania się nie stawia i nie zawiadamia o tym wcześniej, żeby odpowiednio wcześniej również poinformować pozostałe osoby o bezsensie przyjazdu do Warszawy, powoduje to, że tak naprawdę będziemy wydawali ogromne pieniądze na przyjazdy ludzi z całej Polski w jedno miejsce do Warszawy, a poza tym tak naprawdę te przepisy w mojej ocenie bardzo mocno powodować będą przewlekłość postępowań. I to, co było zawsze taką i moją troską i tych osób, które przewodniczyły komisji, to było to, żebyśmy odeszli od takiego schematu przewlekłości postępowań na rzecz bardzo sprawnego działania. I niestety te przepisy nam to będą w bardzo dużym stopniu utrudniały. I kończąc swoją kadencję w ubiegłym roku, z ostatnim dniem ubiegłego roku, no, miałam tę niewątpliwą nieprzyjemność znalezienia się w takiej sytuacji rzeczywistości covidowej, pandemii i nowych przepisów, czyli można powiedzieć różne klęski dotknęły komisję. No i niestety, ale też jesteśmy w takiej dziurze nieuregulowanej, ponieważ myśmy nie mieli ani możliwości, ani tak naprawdę podstawy prawnej do tego, żeby prowadzić postępowania zdalnie. Zgodnie z przepisami zasada bezpośredniości wymagała tego, żeby postępowanie przed komisją dyscyplinarną toczyło się w jednym miejscu tu i teraz, w obecności komisji, uczestników tego postępowania, obwinionego, rzecznika, obrońcy, świadków. W związku z tym, no, chcąc, by nie dawać argumentów, że naruszane były procedury, te postępowania w ubiegłym roku były zawieszone. I dzisiaj znowu właściwie mamy trochę lukę i to jest takie trochę działanie na zasadzie coś trzeba zrobić, bo te zaległości bardzo mocno narastają. Myśmy w którymś momencie mieli ponad 90 spraw zaległych, bo kolejne wpływały. No właśnie, również te sprawy pierwszoinstancyjne i nadal żyjemy w takiej luce. I właściwie to ja nie widzę do tej pory takiej jasnej podstawy prawnej do tego, żebyśmy mogli prowadzić postępowania dyscyplinarne w trybie zdalnym.
My ciągle, jeżeli musimy posługiwać się tym kodeksem postępowania karnego, a do tego jesteśmy zobligowani, będziemy mieli ten problem. Dlatego wydaje mi się, że takim i bardzo się cieszę, to jest głosu pani profesor Paluszkiewicz, że wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest i wrócenie do tego, co też kiedyś sugerowałam, żeby po prostu postępowania dyscyplinarne miały stworzony swój kodeks postępowania. Taki, który będzie jasnym, prostym językiem, nie nowomową prawniczą napisany, tylko napisany językiem jasnym i prostym do zrozumienia wszystkim uczestnikom postępowania, który nie będzie odwoływał się do przepisów obocznych, tylko będzie w jasny sposób regulował to, w jaki sposób powinniśmy postępować od momentu złożenia zawiadomienia o jakimś naruszeniu czy zasad etyki, czy norm prawa przez sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zbliżony do reguł, ale uproszczony w stosunku do reguł postępowania przygotowawczego, a następnie jak powinien być skonstruowany wniosek o ukaranie, który jest odpowiednikiem aktu oskarżenia w postępowaniu powszechnym, następnie przez uregulowanie postępowania przed komisją pierwszej instancji, komisją drugiej instancji. Tego nam brakuje. Na to niestety w którymś momencie, kiedy bardzo próbowaliśmy w jednej z tych kadencji 9-12 walczyć o to, żeby taki kodeks stworzyć, no nie było, mówiąc krótko, woli politycznej do tego, żeby te kwestie uregulować trochę w taki sposób, jaki oczekiwało tego środowisko i te osoby, które się zajmują postępowaniami. I myślę, że dzisiaj tak naprawdę znowu jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, bo nawet jeżeli mamy te ubezpieczenia, to mówiąc, no powiedzmy sobie prosto, no, nie jesteśmy pozbawieni systemu nerwowego i nikomu z nas nie zależy na tym, żeby te postępowania były potem dla nas w jakiś sposób również prywatny, obciążający. Kiedyś nawet była stworzona taka, powiedziałabym, instrukcja postępowania, ale również ówcześnie pełniąca funkcję ministra sprawiedliwości, pani minister Kudrycka, mówiąc bardzo nieeleganckie, pogoniła mnie z tym pomysłem i tego nie udało nam się nigdy tak naprawdę implementować do komisji. Chociażby taka pomoc w postaci takiego przewodnika, jak prowadzić postępowanie. Jakie są zagrożenia dzisiaj tej procedury? No, moim zdaniem ja widzę te zagrożenia dwa, proszę państwa. Po pierwsze, to jest to, że te nasze przepisy, które dzisiaj obowiązują, nie tylko sprzyjają przewlekłości postępowania, ale również właściwie nie doprecyzowują wielu obszarów, z którymi my się spotykamy, ale one są pełne luk i dziur, które w trakcie ich stosowania jakby pokazują te problemy, jak chociażby to, co zrobić w sytuacji, kiedy obwiniony musi mieć obrońcę, a tym obrońcą nie chce być nikt z uczelni, a mamy taką sytuację, gdzie wszyscy pracownicy uczelni, do których się zwracano, odmówili. On nie chce mieć obrońcy profesjonalnego, za którego musiałby zapłacić i w związku z tym mamy sytuację patową, co zrobić w bardzo specyficznych okolicznościach, kiedy reguły prawa narzucają nam obowiązek uczestniczenia obrońcy w tym postępowaniu, a tego obrońcy nie ma. I tak naprawdę nie ma mechanizmu, żeby on się w tym postępowaniu pojawił. I to jest jakby pierwszy element. Natomiast drugim elementem, który ja dostrzegam, ponieważ nam czas się kończy, chciałabym bardzo mocno przestrzec tej dyscypliny, a co też wiąże się z tymi pytaniami o zagrożeniach, to moim zdaniem takim bardzo istotnym zagrożeniem jest w tej chwili zmiana formuły, która nastąpiła, jeżeli chodzi o postępowania dyscyplinarne, a mianowicie coś, czego nie było, komisja, nazywa się ona eufemistycznie komisja przy ministrze, ale jest to komisja dyscyplinarna, która dzisiaj pełni funkcję komisji rozpatrującej sprawy odwoławcze, która nie pochodzi z wyboru, tak jak pochodzą z wyboru komisje uczelniane czy komisja przy Radzie Głównej, po zmianach pełniąca już w tej chwili tylko funkcję komisji pierwszej instancji, wykańczamy sprawy, które były drugoinstancyjne, czyli odwoławcze. I jest to komisja, która jest powoływana całkowicie przez polityka. Nie chcę mieć żadnych odniesień co do personalnego składu tej komisji, bo to nie o to chodzi. Chodzi o pewne zjawisko. Żyjemy w pewnej przestrzeni tu i teraz, politycznej, kulturowej, społecznej. Wiemy, jak i co można robić z prawem. I w momencie, w którym do niezawisłości i absolutnej niezależności komisji dyscyplinarnej wprowadza się organ, który jest całkowicie wybieralny przez polityka, musi budzić pewne obawy. I we mnie takie obawy zostały wzbudzone. Pomijając absolutnie, odcinam się tutaj od składów osobowych tych komisji, jest tam wiele naprawdę fantastycznych osób, ale chodzi mi o sam
mechanizm wyłaniania. I dla mnie ten mechanizm wyłaniania takiej komisji jest bardzo niebezpieczny. I może, żeby nie przedłużać, tym akcentem chciałabym zakończyć ten dzisiejszy panel, bardzo serdecznie dziękując Państwu panelistom, pani profesor, obu panom profesorom, że przyjęli zaproszenie i że staraliśmy się jak najwięcej i w jak najprostszych słowach opowiedzieć o problemach i o tym, z czym borykamy się na co dzień, prowadząc postępowania dyscyplinarne. Dziękuję również panu profesorowi za zaproszenie nas do tego panelu i za dostrzeżenie, że postępowania dyscyplinarne są jednym z dość istotnych, jak się okazuje, elementów funkcjonowania szkoły wyższej, uczelni i bardzo dobrze, że zostały one dostrzeżone i te problemy i ten obszar funkcjonowania uczelni. Mam nadzieję, że na przyszłość też będziemy pomocni w tym, żeby te przepisy kształtować w taki sposób, żeby one naprawdę zadośćuczyniły i tym pokrzywdzonym, ale i chroniły również te osoby, które mogą być obwinionymi w postępowaniu, nie zawsze tak naprawdę popełniając czyny niegodne, a mający wszczęte postępowanie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i panelistom, i panu profesorowi, i wszystkim tym, którzy zdecydowali się na uczestniczenie w tym panelu. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja również bardzo serdecznie dziękuję nie tylko za udział i przygotowanie tego panelu, ale przede wszystkim za tą pracę, którą Państwo wykonujecie na co dzień i będziecie wykonywać, pomimo tych trudności, o których dzisiaj powiedzieliśmy, trudności i prawnych, i związanych z zabezpieczeniem prawnym. Cieszę się też z tych komentarzy, które pojawiły się dzisiaj. Tam jest mnóstwo inicjatyw, pomysłów. Gdybyście Państwo uznali, że KRASP w jakiś sposób może Państwu pomóc zrealizować te przedsięwzięcia, stanowić jakąś platformę porozumienia, jakąś inicjatywę, mielibyście Państwo wspólną, jesteśmy na to otwarci. Było uczestników ponad 100 tego panelu, co oznacza, drodzy Państwo, że temat wzbudził rzeczywiście duże zainteresowanie. A teraz wszystkich zapraszam na kolejne panel 2A lub 2B, tak jak Państwo się zapisaliście, i oczywiście na podsumowanie, które zacznie się o godzinie 13.30, a panele 2B o 12.15 i 2A o 12.15. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia za chwilę.